Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej sieć punktów informacji europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017. Dziś w naszym unijnym cyklu o węzłach transportowych, które powstaną w regionie słupskim. Warto sobie zdać sprawę ze skali tego projektu. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Ta skala jest olbrzymia i pod względem finansowym, ale też i zakres inwestycyjny, bo mówimy tutaj o ponad 33,5 miliona złotych. Wartość projektu współfinansowanego ze środków unijnych. To jest znakomite uzupełnienie projektu, który jest w tej chwili realizowany. Modernizacja linii 405 Szczecinek Słupsk-Ustka. Na dodatek zyskujemy bardzo poważny argument, ponieważ chcemy, by polskie linie kolejowe modernizowały nie tylko dworzec kolejowy, ale też usprawniły połączenia kolejowe pomiędzy Szczecinem przez Koszalin, Słupsk do Trójmiasta. Uruchamiany jest konkretny proces konkursowy, przetargowy, który ma doprowadzić do szczęśliwego finału. Efekt 14,5 miliona pasażerów rocznie. Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. To jest chyba to, co jest najważniejsze. Tyle osób będzie mogło korzystać z tego nowoczesnego rozwiązania. A to, że podpiszemy tę umowę, przypieczętowuje również jeszcze w skali makro, jeden wydaje się dosyć znamienny dla naszego województwa, regionu, subregionu fakt, mianowicie ponad 6 miliardów złotych w tej perspektywie unijnej 2014-2020 w inwestycjach na Pomorzu, co daje nam ponad 60% wykorzystanej już alokacji z naszego regionalnego programu operacyjnego na ten okres. No i ciągle z dumą i zadowoleniem mogę donieść, że pomimo tego, że nasze województwo nie jest w parametrach cywilizacyjnych, ekonomicznych, gospodarczych numerem jeden w Polsce, to we wdrażaniu regionalnego programu operacyjnego jesteśmy najlepsi w Polsce. Kolejne unijne wieści już za tydzień. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej sieć punktów informacji europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017.